Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki! Książka nosząca tytuł Kapelusz Pani Wrony, autorstwa Danuty Parlak, opowiada o Pani Wronie. Główna i tytułowa bohaterka, wszędzie pojawiała się w kapeluszu, który wzbudzał podziw, a nawet zazdrość u wszystkich. Pewnego piątkowego poranka Wiewiórka miała złe przeczucia. Była ona przekonana, że tego dnia wydarzy się coś nadzwyczajnego. Pani Wrona na piątkowe spotkanie pod dębem przyszła z opóźnieniem i w dodatku bez kapelusza, a pani Wrona absolutnie nigdy nie chodziła publicznie bez kapelusza. Sica miejscowa, elegantka, która nie tylko na specjalne okazje, lecz także na co dzień nosiła najwytworniejsze futra. Na widok pani Wrony w kapeluszu stwierdziła, iż jej kapelusz to paryski szyk. Po tych słowach pani Wrona nie rozstawała się ze swoim kapeluszem już nigdy. Siedziała w nim nawet na herbatce u pani sroki. Fotografię pani Wrony i jej kapelusza umieścił nawet lokalny dziennik. Pani Wrona i jej kapelusz były miejscową atrakcją, ale nikt nie miał jej tego za złe. Co więcej, uważano, że zawsze miło jest gościć u siebie panią Wroną i jej kapelusz. Nastał jednak piątek i pani Wrona pojawiła się bez kapelusza. Wpadła na spotkanie z rozwichrzonymi piórami na głowie, z rozwianymi skrzydłami i wzburzona oznajmiając zebranym, że jej kapelusz został skradziony, porwany, uprowadzony. Usiadła w fotelu postawionym w ostatniej chwili przez uprzejmego borsuka, zaczerpnęła tchu i wypiła trzy krople wody ze szklanki. Na nowo podniosła lament, krzycząc, że jej kapelusz został uprowadzony, porwany, skradziony. Pod dębem zapanowało wielkie poruszenie. Niektórzy próbowali uspokoić panią Wronę, inni chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat zaginięcia obrony. Kapelusza, a przy tym wszystkim wymieniali ze sobą głośne uwagi. Od czasu awantury, kiedy to oskarżyła łasica o oszukiwanie przy grze w Remika, nic równie sensacyjnego nie wydarzyło się w okolicy. Postanowiono wezwać agencję detektywistyczną, Barnaba i spółka, bowiem zawsze sprawdzała się, kiedy ktoś wpadł w tarapaty. Agencja była prowadzona tylko przez samego niedźwiedzia Barnaba w zielonym bereciku, zawadiacko nasuniętym na czoło, noszącego zawsze wielkie czarne noty z pod pachą. Słowo spółka widniało tylko w nazwie i na rachunkach, bowiem jak uważał Niedźwiedź Barnaba, dodawało to, to jego firmie powagi. Barnaba od razu przystąpił do akcji. Jednak od Pani Wrony dowiedział się niewiele, ponieważ cały czas powtarzała uprowadzony, porwany, skradziony. Barnaba był bardzo skrupulatnym detektywem. Nic nie umknęło jego uwadze. Wielkimi literami w kolorze czerwonym zanotował w swoim notesie kapelusz Pani Wrony. Na czerwono notował zawsze sprawy wymagające szczególnego postępowania. Pod spodem napisał uprowadzony, porwany, skradziony. Na wszelki wypadek podkreślał wszystkie trzy hipotezy, a następnie zabrał się do pracy. Niedźwiedź Barnaba zrobił dokładne oględziny miejsca przestępstwa wokół gniazda Panie Brony. W wyniku oględzin stwierdził, brak podejrzanych śladów łap, ani pazurów, a nawet stóp. Wykluczył zatem wstępnie udział czynnika ludzkiego. Podejrzany za to niedźwiedziowi wydał się fakt, że wokół miejsca przestępstwa jest bardzo czysto. Poradził poszkodowany, aby nie sprzątała codziennie, gdyż może to utrudniać zbieranie dowodów. Ktoś zasugerował, że to może wiatr jest odpowiedzialny za porwanie kapelusza. Jednak w trakcie przesłuchania wiatr zaprzeczył, jakoby porwał zaginiony przedmiot, jakim był kapelusz. Co więcej, opurzył się, że ciągle się go o coś oskarża, o spadające liście, o to, że komuś spadnie szyszka na głowę, o spadające pranie ze sznurków. Wiatr spojrzał przy tym ostatnim wymownie na ziębę która od rana biegała po okolicy szukając fatałaszków, skarżąc się wszystkim na wiatr. Wiatr stwierdził na dodatek, że trzeba zakupić klamerki do bielizny i przypiąć z nimi pranie, po czym po zakończeniu swojej przemowy odwrócił się gwałtownie na pięcie, zawirował i tyle go widziano. Nagle detektyw Niedźwiedź wpadł na pomysł, aby wyznaczyć nagrodę za odnalezienie kapelusza. Zapłakana pani Wrona potwierdziła, że da nagrodę za każdą informację o swoim kapeluszu. Co prawda, dzięcioł, które od rana był w wyjątkowo złym humorze, stwierdził, że na nagrodę i cudzą wdzięczność nie ma co w życiu liczyć. To nie ostudziło zapału otoczenia. Wiadomość o wysokiej nagrodzie zmotywowała wszystkich do działania, choć chodziły pogłoski, że nawet ów dzięcioł zaangażował się w poszukiwania, a przynajmniej odwiedził biuro turystyczne znajdujące się na pobliskiej łące prowadzone przez z rodziną Boczanów i wypytywał oceny wycieczek do ciepłych krajów, wyglądało na to, że najprawdopodobniej liczył na jakąś nagrodę, którą mógłby przeznaczyć na specjalne atrakcje. Akcja poszukiwania kapelusza nie przyniosła jednak rezultatów. Pani Wrona przestała udzielać się towarzysko. Całymi dniami tylko przesiadywała w domu i wzdychała oraz pochlipywała na zmianę. Życie towarzyskie w lesie podupadło, bowiem bez pani Wrony i jej kapelusza żadna impreza nie była udana. Nawet dom bardzo zmarkotniał, ponieważ bez piątkowych spotkań zrobiło się pusto i smutno. Trudno jednak wszak prowadzić inteligentne rozmowy z żołędziami. Każdy, kto mógł, starał się poprawić humor pani Wronie, jednak bezskutecznie. Przychodziły do niej różne zwierzęta. W domku pani Wrony pojawiła się nawet lisica, która przyniosła ze sobą katalog mody z najnowszymi fasonami kapeluszy na nadchodzący sezon. Ale pani Wrona spoglądając westchnęła żałośnie i dalej jęczała. Uprowadzony, porwany, skradziony. Pewnego razu odwiedziła ją mała polna mysz Bronisława z nowinami. Opowiadała pani Wronie o nowej rodzinie, która przyprowadziła się do lasu. Pani Wrona jednak nie zwróciła zbytniej uwagi na to, co ma jej do przekazania myszka. Była pogrążona we własnych myślach i nie słuchała bronisławy, zbyt dokładnie. Myszka była bardzo nieśmiała i łatwo można było wprowadzić ją w zakłopotanie. Po wyjściu od pani Wrony była przekonana, że zapewne mówiła zbyt cicho, a pani Wrona nie usłyszała. Nie miała jednak odwagi, aby wrócić i powtórzyć jej jeszcze raz całą historię. Bronisława postanowiła zatem, że uda się do Barnaby, by to on zdecydował, co zrobić z taką nowiną. Tak też zrobiła: Niedźwiedź detektyw popijał właśnie przedpołudniowe ekspreso i podjadał miód z orzeszkami, kiedy pojawiła się myszka Bronisława. Niedźwiedź przełknął ostatni łyk kawy i wrócił do służbowych obowiązków, sięgając po zielony berecik i czarny notes. Myszka nieco spuszczona bowiem rzadko miała do czynienia z Barnabą, ale ostatecznie poinformowała go, że do lasu przybyła nowa rodzina i być może ma to jakiś związek z zaginięciem kapelusza. Barnaba zorientował się, że to może być przełomowy moment w śledztwie, poderwał się na równe nogi i z trzaskiem zamknął notes. Tak oto w czwartkowe przedpołudnie po lesie kroczył malowniczy pochód. Na samym przodzie znajdowała się myszka Bronisława, za nią szedł niedźwiedź Barnaba, następnie wciąż pochlipująca pani Wrona, za nimi wiewiórka, borsuk z solami trzeźwiącymi oraz lisica w eleganckim futrze. W pochodzie uczestniczyła Zięba i cztery jeże zaprzyjaźnione z panią Wroną oraz inni mieszkańcy lasu. Nawet Dzięcioł, który miał akurat zły humor, dołączył do nich, twierdząc niejako przy okazji, że niespodziewane spacery po lesie kończą się niespodziewanym katarem słowa zatrzymała się przed zaroślami zasłaniającymi wejście i przyślizgnęła się, znikając wszystkim z oczu. Barnaba swoją wielką łapą zdecydowanie odgarnął zarośla i nagle wszyscy ujrzeli nową rodzinę, która zamieszkała w ich lesie. Do tej pory w okolicy nie było nawet takiego gatunku. Wyglądali na zadomowionych. W gniazku znajdowały się cztery małe, puchate łebki, które domagały się jedzenia, a na widok przybyszy podniosły głośny wrzask. W skład rodziny wchodzili pan ptak, pani ptak i czworo małych, puchatych piskląt. Pani ptaszkowa przywitała wszystkich serdecznie, tłumacząc się, że nie zdążyli się wcześniej przedstawić, bowiem zakładali gniazdo. Pan ptaszek zaś zaczął karmić głodne maluchy, rozdzielając je jedzenie do każdego z głodnych dzióbków piskląt. Tymczasem wszyscy zgromadzeni z konsternacją wpatrywali się w gniazdo państwa ptaszków, które było niczym innym jak kapeluszem pani Wrony. Poopychane były w niego źdźbła trawy, małe gałązki, kępki mchu, a wszystko to świadczyło o tym, że w budowę gniazda włożono mnóstwo pracy. Mimo iż kapelusz był poszarzały i nieco sfatygowany, to wciąż nosił ślady dawnej świetności. To czyniło gniazdo najwytworniejszym w okolicy. Wszyscy wpatrywali się w gniazdo, ale nikt nie miał odwagi spojrzeć na panią Wronę. Piewiórka pomyślała tylko, że nie bez przyczyny miała od rana złe przeczucie. Lisica wzdychała przeciągle. Milczenie przerwała niespodziewanie sama pani Wrona, która przyznała, że faktycznie rodzina ptaków wiła sobie miłe gniazdko i, zmieniając temat, zapytała o to, jak chowają się maluchy. Mieszkańcy lasu z dumą i podziwiem patrzyli na panią Wronę, która zachowała się z taką klasą. Nawet dzięcio, wciąż w złym humorze, pochwalił panią Wronę za zachowanie i takt. Wróciwszy do domu, pani Wrona z czułością głaskała pudełku po kapeluszu i wzdychała cichutko i żałośnie. Wraz z początkiem nowego sezonu, pani Wrona pojawiła się w zupełnie nowym kapeluszu, będącym marzeniem każdej elegantki. Lisica na jego widok o nie miała zazdrości, ale to nic w porównaniu do wrażenia, jakie na wszystkich zrobiła mysz Bronisława. W swoim pierwszym kapeluszu prosto z Paryża, na specjalne zamówienie pani Wrony. Nawet dzięcioł, który tego dnia miał wszystko wszystkim za złe, prawie spadł z gałęzi, widząc Bronisławę w nowym i pierwszym w życiu kapeluszu. Niedźwiedź Barnawa, który spotkał na szczęście Bronisławę, która dumnie paradowała. W swoim nowym kapeluszu uchyliwszy swój zielony berecik, zawstydził się. Stwierdził, że chyba najwyższa pora wymienić go na nowy fason.